Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Seba, a to jest kolejny odcinek ze SnowRunnera. W poprzednim odcinku tutaj żeśmy sobie odsłonili dwie wieże. Zrobiliśmy sobie już dwa zadania. Zrobiliśmy sobie dwa zadania. Odbudowaliśmy centrum serwisowe i zbadaliśmy tą spaloną infrastrukturę, i to nam dało dostęp do misji z Derem. I w tym odcinku byśmy się zajęli Derem. Tylko się zastanawiam, czy naprawiać go na miejscu, czy może go tutaj przyciągnąć pod garaż, kupić przyczepę serwisową i naprawić go bezpośrednio pod garażem i zatankować oczywiście, bo zatankować go też musimy. Stacja benzynowa jest niedaleko. Wezmę sobie Plada. Mam nadzieję, że Plad sobie poradzi z tym. Paliwa tam trochę jeszcze jest w tym Derym. To jest szansa, że z nim tutaj dojedziemy. Jak grałem na zwykłym trybie, miałem do tego Zixa, także ten to sobie poradził. Oczywiście bez problemu z tym Derym. Plat, myślę, że chyba też. Dobrze, skoczmy może do garażu. Wyciągniemy sobie Plada. Ja mu może nic nie będę dawał. Chociaż on tutaj gdzieś powinienem mieć do niego jego oryginalna pladowska z kołem zapasowym. Nie mam koła zapasowego. No jak? No jak? Dlaczego nie ma koła? Koło zapasowe tutaj. Ale zastanawiamy, dlaczego tutaj. A może tak. Jak sprzedam za 200, kupię za 4200. Aha, czyli dobrze, czyli widocznie koło zużyłem wcześniej. Koło zużyłem już gdzieś wcześniej, ale warto mieć koło na zapasie, bo już parę razy miałem z powodu tego problem. Ok. No to lećmy. Paliwa. Dobra, zahaczymy może, ale ja mam szczęście. Znowu jest noc. Znowu się będę musiał produkować. Czy ja mam paliwo na dachu? Mam paliwo na dachu. W samym Pladzie, to, ale my jedziemy w kierunku chyba miasta. My chyba sobie przejedziemy tutaj tędy. Tu się gdzieś jechało przez ten mostek i gdzieś tutaj się dało przejechać. Mam tu nieodsłonięte, ale to zaraz odsłoniemy. I tutaj przejeżdżałem, pamiętam, gdzieś tu przez tą wodę. To nic, my sobie dotankujemy tego Plada po drodze na stacji. Może się uda ogarnąć. Uda się ogarnąć tego Derego. Światełka. Dobra.
Ej, jakiego ładunku? Ja chcę zatankować. Gdzie ja to podjechałem? What? Stacja paliw, no panowie. Co tu mi jakiś lewy towar chcieli wcisnąć, no? Chcieli mi tu jakiś... kit wcisnąć. Dobra, nawrócimy. Lat nie jest zbyt zwrotny, no ale... poradzimy. Przejdziemy przez miasto, skoczymy na ten most i tam za tym mostem muszę później zerknąć, bo nie pamiętam dokładnie, którą tam drogą się jechało, żeby do tej wody się dostać i przejechać przez te... przez tę wodę. Ale jak podjadę, zobaczę, to zapewne też sobie przypomnę. Nie wiem, czy to nie było tutaj. Tu, czy to nie było... tak, to było chyba tutaj. Tutaj chyba się dało jakoś... nie wiem, czy tam jakiś obóz nie był koło tego gdzieś niedaleko. Że tutaj musimy już liczyć się z większym spalaniem. Niestety. A, nie obóz, ale jacyś mieszkańcy. Ale chwila, chwila. Zerknijmy tutaj. Tak, musimy tu w lewo przeskoczyć sobie tu i na... dobrze, dobrze, dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że ten teren nie jest aż tak bardzo zepsuty i będzie chciał chociaż trochę jechać. Najwyżej go tu podratuję tymi częściami, które mam na dachu. Będzie ciężko go przeciągnąć przez te kamienie, ale on ma trochę paliwa, to tutaj sobie pomożemy. Włączając tu silnik,
bo tylko miał sprawny. Nie pamiętam teraz dokładnie. A nic, zaraz go zobaczymy. Zaraz go zobaczymy. Gdzie ja jestem dokładnie? Aha, czyli teraz tak, dobrze, teraz tutaj w lewo. Tu przez tą wodę. No, tutaj to już wiadomo. Litrów nam zeszło. A jeszcze kawałek został. Tędy się jechało. Tak mi się wydaje, bo najmniej. Chyba tak. Takie miejsca w miarę bez kamieni. Tak, widać ścieżkę. Tak, 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 to tędy. I to już chyba tutaj w prawo, tak? Tak, to już tutaj w prawo. Będę musiał go z powrotem postawić, bo w poprzednim odcinku przewrócił mi się na dach, przepraszam. I leży teraz mi na dachu. Chciało mi się bawić Tatarinem. Zamiast sobie poprawić, to jeszcze pogorszyłem. No ale nic, jakoś poradzimy. Jakoś poradzimy. Oj, oj, co to taki kamień był? Może bym go już na tym dachu wyciągnął, a później go postawił, bo i tak musimy wracać w tamtą stronę. Żeby się tylko bardziej nie uszkodził. Dobra, chodź ziomek, zobaczymy, czy da radę cię tak wyciągnąć chociaż trochę. Jeszcze raz. Chodź, 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 chodź. O, myślę, że już chyba wystarczy. Myślę, że już chyba wystarczy. Teraz go tylko postawimy na koła. Zobaczymy, czy da radę go bokiem pociągnąć. Zobaczymy bokiem. On jest bardzo przewrócony w tamtą stronę. Może, nie wiem, czy nie lepiej by było go w tamtym kierunku. Obrócić. Jeszcze go trochę
zrobimy. I teraz go już pociągniemy w tą stronę. No szkoda, że on mi się przewrócił. Potrzebuję go z tamtej strony bardziej złapać. No wejrzesz, co jest, no? Już tak? Jak cię pociągnę? No patrzcie, jakie uparte bydle, no. Normalnie uparte bydle. Nie, bo jeszcze sobie tego uszkodzę. Ale nie da się inaczej, to trzeba go postawić, no. Strasznie uparty jest. Tutaj nie wiem, czy mi znowu się postawi, bo są skały. A może bym go za przód pociągnął, może on ma... Dobra, zobaczymy. Ten przód bardziej... No. Mamy cię. Mamy cię, gościu. Teraz tylko powolutku tutaj nawrócę, żeby go znowu nie szturchnąć. I możemy go targać pod garaż. Możemy go targać pod garaż. Paliwa troszkę ma. Odpalmy go. Odpalił. Nie ma źle. Come on, gościu, come on. Podjedź, podjedź. Podjedź mi tu jeszcze trochę. Którędy byśmy przyjechali? Tędy czy tędy? My chyba musimy wracać. No, my musimy wracać tędy. W tą stronę musimy wracać. To ja muszę go troszkę przestawić. No, cofamy, gościu, cofamy, cofamy. Tak, cofamy, cofamy. Tylko mi się cholera znowu nie przewróć. Się przestawię już w tamtą stronę. Tak, musimy dokładnie, musimy tędy wracać. Tą drogą, dokładnie tą samą drogą. Podjedzie nam, nie, jeszcze może troszkę się postawimy bardziej tam, żeby go szarpnąć bok trochę od tych kamieni. Te kamienie nam tutaj mogą blokować lekko. Skręci kółkami, skręci, tak. Silnik ma odpalony. Widzisz? Kamień. Powolutku, powolutku. Ciągniemy mu jeszcze linkę. Okej, okay, myślę, że już jest nasz. Tym bardziej, że jest w miarę sprawny z paliwem. Nie wiem, na ile mu tego paliwa tam wystarczy, no ale oby jak najwięcej. Najwyżej go dotankujemy trochę jeszcze. Czy ja przyjechałem tędy? Tak, ja przyjechałem tędy.
paliwa, mniej więcej połowę plus to co na dachu. Myślę, że poradzimy. Najwyżej podjadę tu atomem kawałek jeszcze. Tutaj chyba w lewo i na dół, tak, tam na wodę. Tutaj takie miejsce przy tej wodzie, tam jest tam dalej, że może być kiepsko go przeciągnąć na tym przez te kamienie, ale chyba jak się poradzi. Tyle by mu tylko jak najdłużej paliwa starczyło, żeby jak najdalej zjechali, przynajmniej tam gdzieś pod miasto. Wtedy zawsze mogę skoczyć później jeszcze po paliwo na stację. Tutaj, gdzie ja to jestem teraz? Aha, nie, dobrze, prosto muszę. Prosto muszę jechać. Te kamienie były tutaj, ale to. To jeszcze daleko. Jedźmy na razie. Teraz to spalanie mamy ładne. Aczkolwiek to jeszcze nie jest szał, jak w niektórych ciężarówkach. Ważne, że nam to tutaj jakoś idzie. Mam tylko nadzieję, że dobrze skręciłem. Chyba tak. Ty mi się tam tylko nie przewróć, tylko mi się tam nie przewróć.
czekam. Muszę zerknąć, czy ja dobrze wyjechałem. Tak, dobrze wyjechałem. Tutaj. Tu. Okej. Teraz mi chyba nie ruszy na tym biegu. Zdrowy podjazd. Nie wiem, czy sobie poradzi. No właśnie. Chyba tu jeszcze zwykłą skrzynię w tym pladzie. Muszę sprawdzić w garażu, co ja tu mam, bo nie mam opcji na wolnym biegu. Jeżeli tutaj wtoczyć się pod tą górę stroną, potem to już będzie lepiej, bo jest chyba już... Chociaż nie, jeszcze jeden podjazd chyba mamy. Za tym domkiem mamy chyba jeszcze jeden podjazd. Dobra, damy ci automat. Zobaczymy, jak pójdzie. Pójdzie. Rzuć ten bieg, gościu, jak nie możesz, a nie... Tak, tu jeszcze jedna taka wredna górka jest. Sześćdziesiąt 7 litrów. Nie wrócaj wyższego biegu. O, teraz mam. Teraz już będzie w miarę chyba, w miarę już dobrze. No, serio, czwarty bieg. No i już widzimy mostek. Mamy mostek, widzimy mostek. Most. Mostek, most. Ja bym go zatankował może od razu po drodze. Pytanie tylko, czy... Jak wygląda sprawa, mam za dużo paliwa, ale napraw, nie plada, tylko derego. Nie, nie ma mocno uszkodzonego. Dobrze, czyli jak go zatankuję, to nie powinien gubić paliwa, to jedziemy od razu na stację. Tak, plada, z plada do derego. Znowu plada i będzie nic. Tak na styk, dosłownie na styk z tym paliwem.
Ale ważne, że się udało. Teraz go tutaj zatankujemy. Tam go zaciągniemy pod garaż. Tam mu damy. Ciekawe, czy mi zaliczy tankowanie, czy nie. Dobra, wyłączymy mu silnik, odłączymy go. Nie chcę zarządzać ładunkiem, chcę się zatankować. Bagażnik. Pyk. Ok. Teraz tak, przelejemy to paliwo. Nie z Derego, tylko do Derego. Elegancko, zaliczyło nam to. Tylko teraz pytanie, czy jak ja go będę ciągnął na zapalonym silniku, czy znowu mi tutaj się nie pojawi, to ja go ten kawałek zaciągnę na bez silnika. Tak, zaciągnę go bez silnika. Jeszcze bym musiał tego plada zatankować. Dobra, plada zatankować. Podłączmy sobie tego ziomka, tylko może... A, dobra. Powoli, powoli jakoś poradzimy. Tylko nie wiem, czy tu nie będzie problem z nawróceniem. Aj, ciasno tutaj, ciasno. No dobra, jakoś... Nie, jakoś to będzie poradzić. Może ja go odepnę na chwilę. Potem go trochę podciągnę. Dobra, trochę go podciągnę. Dobra, ja sobie zawrócę. Już tak w miarę. Teraz go złapiemy go teraz. Tak. Wróci się, czy się przewróci? Nie przewrócił się. Nie przewrócił się. Ale co, jak ja mu włączę silnik na chwilę, nie, myślałem, że... No nie, niestety się pojawi. Niestety się pojawi, ale to nie jest, troszkę to mu dotankujemy już tutaj z plada, albo za to, a to już nie jest problem. Byle tylko teraz dojechać, na spokojnie. Kupimy przyczepę serwisową, bo ona i tak się przyda, i tak się przyda. Naprawimy go, odstawimy go i będziemy mieli i kasę, i zadanie, no i oczywiście ciężarówkę. I tak pewnie trzeba będzie jeszcze znaleźć mu trochę upgrade'ów ulepszeń do niego, żeby dało się tym Derem jakoś jeździć. Już nie pamiętam dokładnie, co ten pojazd był wart. Co ten pojazd był wart, no ale nic. Później jak go naprawimy, to trzeba będzie się przejechać. Zobaczmy w garażu, jakie ma funkcje dostępne. Na krótko go może trochę. Ale się zamortyzowało te koło. Ale dobrze, bo przynajmniej stuczki nie było. No, bardzo dobre miejsce te koło jest. W bardzo dobrym miejscu. I co? I pyk. O. Widzieliście? Dobra, podstawimy go na miejsce. Będziemy mieli pierwszy etap zaliczony.
come on, come on, come on, come on. Okej. Prr. Dobra, tutaj go zostawimy i teraz... teraz będę kręcił. Teraz będę kręcił, aż się wykręcę i... zrobimy tak. Zatankujmy. Zatankujmy Derego. To mamy już z głowy. Teraz tak. Wezmę przyczepę. Wezmę przyczepę serwisową. Dajcie mi przyczepkę serwisową. Podjedziemy teraz, naprawimy Derego i będzie nasz. Napraw, nie bagażnik, nie tą przyczepa serwisowa, dery specjal, wszystko i elegancko, elegancko, 4200, no szału nie ma, ale cóż, za to mamy ciężarówkę, nie wiem czy fajną, czy nie fajną, bo nie pamiętam dokładnie, koło ma mniejsze w każdym bądź razie niż plat, dobrze, plada tu na razie może zostawimy. Zmieńmy pojazd. Tak, ale wygląda masakrycznie. No nic. Chociaż ten raz. Ten raz. Garażu go chyba naprawimy w całości. Dostosuj. Nie, może tak. Napraw. No 5000, no. Dobra, niech będzie. Ten raz go naprawimy. Co my tutaj mamy z silników? O! Już tu mamy coś z silników, 22 tysiące, ale zużycie? Musimy ten silnik znaleźć. Musimy ten silnik znaleźć, żeby to miało jakikolwiek sens. Będzie maksymalny, dobra. Skrzynie biegów, tutaj mamy cały przegląd, tuningowa, zaawansowana, wielozadaniowa. Staty i bardzo spalanie wzrasta. Standardowa. Wielozadaniowa. O, na wielozadaniowej nie wzrasta. Dobrze, ale to na razie nic nie jedziemy mu. Można mu dać... O, on ma aktywne zawieszenie, tylko że on ma małe koła. Jak my mu damy aktywne zawieszenie, to teraz tak, żeby mu dać większe opony, my mamy teraz terenowe, tak? Ale my tutaj nie mamy możliwości dania mu większych opon niż 55, nawet, bo jest założenie, że aktywne zawieszenie to może i tak, ale no nic, dobra, blokada, koło, snorkel mamy, gdzie snorkel, gdzie my mamy teraz snorkel, rama, dodatki, żuraw, jeden dźwig, drugi dźwig, kłody, cysterna pożarnicza, no to chyba podstawa dla tego auta, do tego pewnie jest stworzony.
Burty platforma też można mu dać. Wibrator można mu dać. Dodatek serwisowy. Moduł wielozadaniowy. Kłody, siodło. A siodło tylko wysokie. Niskiego mu nie damy. Dobrze, co tu mamy jeszcze z dodatków? Dach, klatka jest. Materiały do naprawy. O, ładnie. Światła by mu w razie czego można dać. Przód na zawiasach. Kratownica. No to go pewnie troszkę ochroni. Klaksony, no to są pierdoły. Obręcze to są pierdoły. Jak my go możemy malnąć? Możemy go malnąć na straż pożarną, możemy go malnąć na niebiesko, na zielono, tak. No nie, na straż pożarną to nie. To my sobie go może malniemy na czerwono, ale tak trochę inaczej. A co? Ok. Jest naprawiony. O, fajnie, bo on ma już koło tutaj zapasowe jedno. Jak on? Tak to się używało tego. A, tutaj zmień tryb zawieszenia. Zmienia mu się też pewnie środek ciężkości wtedy, ale z niskim ładunkiem i to nie powinno być w sumie problemów, tylko że mamy tutaj ten słaby silnik, także tutaj nie poszalejemy, nie poszalejemy tu. Blokady nie ma na stałe, może nawet i dobrze. Pięknie kopci, pięknie, mi się podoba. Nie pamiętam, jak on sobie tu radził w terenie. Dobra, ja myślę, że na razie go odstawimy do garażu. Jak się znajdzie ten najmocniejszy silnik do niego, bo on nie miał takiego spalania dużego jak te dwa, które są teraz dostępne, to spróbujemy może gdzieś pojeździć tym tenderem. Jak on się sprawdza faktycznie z ładunkiem i tak dalej. No nic, dobra, na razie go odstawimy do garażu. Zadanie mamy wykonane. Kolejny pojazd zdobyty. I zobaczymy, czy w następnym odcinku może zrobimy jakieś zadanie takie z dostawą. Albo odsłaniamy mapę i może by się też szło skusić kiedyś na wyskoczenie po tą Ankę cywilną. Po Ankę. No, bo ona by nam się na tej drugiej mapie przydała, choćby tylko do tego, żeby pojeździć, poodsłaniać.
Dobrze, także na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was oczywiście na następny odcinek. Także żegnam się już z Wami. Siemanko, na razie.